Dzień dobry Państwu, Jacek rozpoczynamy raport PCH24. Dziesięciu niemieckich wikariuszy generalnych apeluje o wiążący charakter drogi synodalnej. Wysłali oni list do kardynała Reinharda Marksa i profesora Tomasa Stenberga. Proszą w nim o wprowadzenie w Niemczech konkretnych reform. 1 grudnia rozpocznie się w Niemczech droga synodalna, proces sui generis. Niepoddany rygorom prawa kościelnego. Biskupi i świeccy będą debatować na czterech polach. Władzy w kościele, celibatu, roli kobiet oraz moralności seksualnej. Drogę organizuje ze strony biskupów konferencja Episkopatu Niemiec oraz ze strony świeckich Centralny Komitet Niemieckich Katolików. Konferencję reprezentuje przewodniczący Episkopatu kardynał Reinhardt Marx, a komitet szef tej organizacji profesor Thomas Sternberg. Rzecz ma oficjalnie na celu wypracować właściwą odpowiedź Kościoła katolickiego na spadek zaufania do hierarchii będący skutkiem kryzysu nadużyć seksualnych. W praktyce idzie jednak o dostosowanie kościoła do współczesnej kultury, np. poprzez wprowadzenie wiri Probati i diakonatu kobiet, a także zniesienie obowiązującej etyki seksualnej. Zwłaszcza w kontekście postulatów ruchu LGBT, organizatorzy drogi zapowiadają debatę pozbawioną jakichkolwiek tabu. Otwarte pozostaje pytanie o to, czy uchwalone w ramach procesu synodalnego zmiany będą będą w jakiś sposób wiążące. W tej właśnie sprawie wypowiedziało się teraz dziesięciu niemieckich wikariuszy generalnych. Są to reprezentanci archidiecezji i diecezji Berlina, Essen, Hamburga, Hildesheim, Limburga, Magdeburga, Münster, Osnabrück, Spiry i Trewiru. Autorzy chcą, aby biskupi, i Komitet potraktowali ich apel jako zachętę do działania. Uważamy, że cel związany z drogą synodalną, czyli fundamentalna reforma kościoła w Niemczech, jest pilnie konieczny, wręcz istotowy. Napisali wikariusze w liście do kardynała Marksa i profesora Sternberga. Reprezentanci dziesięciu diecezji stwierdzili, że życzą sobie kościoła, w którym dopuszczalne i chciane są pluralizm, i różnorodność. Ich zdaniem wyłącznie kościół dopuszczający rozmaitość ma szansę na skuteczną obecność w społeczeństwie. Wikariusze uważają, że Bóg chce zdecydowanych kroków w kierunku zmiany, bo kościół funkcjonujący dalej tak jak dotąd nie może już pełnić właściwie swojej misji. Wikariusze zaapelowali przy tym, by krytycy drogi synodalnej nie szafowali argumentem braku prawowierności, bo to oznaczałoby w ich ocenie przedwczesne ograniczanie działania Ducha Świętego. Zapewnili też, że zarówno oni sami, jak i reprezentowani przez nich biskupi są gotowi wcielić w życie postanowienia drogi synodalnej. To deklaracja szczególnie ciekawa, gdyż droga jeszcze się nie rozpoczęła. Skąd więc wiadomo, jakie przyniesie postanowienia, niewykluczone wszakże, że jej finalne postulaty zostały już dawno ustalone, podobnie jak było to z kwestią Wili Probati na synodzie amazońskim. Zgodnie z tradycją kościoła świątynia Santa Maria in Traspontina oraz Bazylika św. Piotra muszą zostać konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane, powiedział w wywiadzie dla Lifesite News arcybiskup Carlo Maria Vigano, dawny nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. Obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów weszła do świątyni Bożej i dała początek nowej formie apostazji, której nasiona aktywne od dłuższego czasu wzrastają z nową energią i skutecznością. Tak, hierarcha wyraził się o zdumiewających wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie Synodu Amazońskiego, hołdach dla pogańskich bóstw, w ogrodach watykańskich, a przede wszystkim wniesieniu figur bożków oraz innych elementów pogańskich kultów do rzymskich świątyń. Ksiądz arcybiskup wskazał, że proces wewnętrznej mutacji wiary obecny w Kościele katolickim od kilkudziesięcioleci. Doczekał się wraz z tym synodem dramatycznego przyspieszenia w stronę ustanowienia nowego wyznania, streszczającego się w nowym rodzaju kultu. W imię inkulturacji pogańskie żywioły atakują Boży Kult aby przekształcić go w kult bałwochwalczy, mówi Vigano. Hierarcha nie ma wątpliwości, że wierni duchowni i świeccy nie mogą obojętnie przyglądać się przejawom bałwochwalstwa, którego byliśmy świadkami. Wzywa wszystkich katolików do modlitwy, zadość uczynienia i pokuty postu małych ofiar, a przede wszystkim cichej, długotrwałej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Według arcybiskupa Wigano. zasadniczym celem przyjętego na synodzie Paradygmatu amazońskiego jest transformacja kościoła, który miałby zostać dostosowany do programu globalistycznego. Wiele gorzkich i mocnych słów zawartych w wywiadzie dotyczy osobiście papieża Franciszka. Arcybiskup Wigano przypomina mu m.in. podpisanie heretyckiej deklaracji z Abu Zabi, mówiącej jakoby wielość religii była wolą bożą i nakaz propagowania jej na pontyfikalnych uniwersytetach. Wstrząsająco brzmi również zarzut zdesakralizowania Bazyliki św. Piotra poprzez umieszczenie na ołtarzu przy okazji mszy zamykającej synod rośliny związanej ściśle z kultem bóstwa Pachamama. Zgodnie z tradycją kościoła świątynia Santa Maria Intraspontina oraz bazylika św. Piotra muszą zostać konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane, stwierdził arcybiskup. Obrońcy dzieci nienarodzonych z Fundacji Życie i Rodzina oraz Komitetu Inicjatywy Zatrzymaj Aborcję w środowe przedpołudnie pikietowali siedzibę Trybunału Konstytucyjnego, konsekwentnie ignorującego przez ostatnie dwa lata poselski wniosek dotyczący tzw. aborcji eugenicznej. Jesteśmy przed siedzibą instytucji, która w odchodzącej kadencji Sejmu zawiodła w obronie życia. De facto możemy powiedzieć, że prezes trybunału sama naruszyła konstytucję, ponieważ nie wypełniła swojego obowiązku, nie wydała orzeczenia w, w stosunku do wniosku złożonego. Przez grupę posłów, którzy mają prawo wystąpić do trybunału w sprawie zgodności bądź sprzeczności określonych przepisów z konstytucją, wyjaśniała cel środowej pikiety Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Sprawa dotyczy inicjatywy 107 posłów z października 2017 roku i aborcyjnej przesłaki eugenicznej. Na mocy jednego z trzech wyjątków w majestacie prawa zabijanych jest każdego roku ponad tysiąc nienarodzonych dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność. Parlamentarzyści oczekiwali stwierdzenia, czy pozbawienie ich życia jest zgodne z ustawą zasadniczą. To prawo posłów w mijającej kadencji nie zostało zrealizowane nie dlatego, że sprawa była wyjątkowo skomplikowana czy trudna do rozpatrzenia. Trybunał konstytucyjny dostał Wniosek ponad dwa lata temu był podpisany przez dwukrotnie więcej posłów niż jest to wymagane przez prawo. Pozytywną opinię, wskazującą na konieczność zakończenia aborcji eugenicznej, przesłał zarówno prokurator generalny, jak i marszałek Sejmu podkreśliła Kaja Godek. Wspomniała również ponaną przez media, choć nieoficjalną informację, że werdykt w tej sprawie jest już gotowy i sędziowie chcą orzec. Jedyną blokadę stanowiła prezes Przyłębska, która nie wyznaczyła terminu rozprawy. Z tego powodu, nadal, w świetle polskiego prawa, morduje się polskich obywateli podejrzanych o niepełnosprawność podsumowała liderka Fundacji Życie i Rodzina. Obrońcy życia wskazywali na niezgodność obecnego stanu rzeczy z 38 artykułem Konstytucji, brzmiącym Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, oraz z przepisami dotyczącymi kierowania zapytań do Trybunału Konstytucyjnego. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że będziemy kiedyś pikietować instytucję, która ma być niezależna, która ma działać niezależnie od nacisków. Niestety okazało się, że w tej kadencji Trybunał został upolity, upolityczniony do tego stopnia, że robił wszystko, by na polecenie kierownictwa rządzącego partii partii blokować ochronę życia mówili. Te dwa lata to są konkretne ofiary ponad 2000 zabitych dzieci. Stwierdził Krzysztof Kasprzak z Fundacji. Życie i rodzina to najgorszy trybunał, jeśli chodzi o kwestię pro life. Pomimo że jego przewodnicząca została wybrana przez konserwatywny rząd, poprzednicy potrafili być niezależni w stosunku do środowisk, z których się wywodzili. Potrafili orzekać w sprawach fundamentalnie ważnych dla ochrony życia. Wraz z końcem kadencji i zgodnie z zasadą dyskontynuacji poselski wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przepadnie. Jak na ironię stanie się to 11 listopada w nasze wspólne święto niepodległości powinniśmy się cieszyć, że ponad 100 lat temu Polska znowu pojawiła się na mapie. Przypadnie, przepadnie wniosek złożony w najważniejszej dzisiaj sprawie. Miał on ratować życie polskich obywateli. Mówimy jasno, jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje swoich obowiązków, to należy go zlikwidować i być może część jego prerogatyw przenieść do Sądu Najwyższego. Z całą zaś pewnością pani prezes Julia Przyłębska nie powinna już pełnić żadnej funkcji publicznej, ponieważ skompromitowała siebie, instytucję, którą zarządza, a przez to skompromitowała również państwo polskie, oceniła kaja godek. Jest jeszcze trochę czasu by uniknąć hańby, która się szykuje dla Trybunału i ocalić kolejne istnienia, brak rozstrzygnięcia tego wniosku czy też brak procedowania naszego projektu zatrzymaj aborcję, oznacza każdego dnia. Śmierć następnych dzieci, wskazywał Krzysztof Kasprzak. Obrońcy nienarodzonych przyszli przed siedzibę Trybunału, by wytknąć rządzącym zaniechania w tej fundamentalnej cywilizacyjnej kwestii. Także na co dzień starają się uświadamiać rodaków o znaczeniu tej sprawy i stanie faktycznym. W tym tragicznych skutkach tzw. aborcji dla dzieci, matek i ich otoczenia podejmują... I popierają kolejne inicjatywy: pikiety, marsze dla życia, akcje internetowe. W trakcie niedawnej kampanii wyborczej informowali o prawicowych posłach, którzy podczas mijającej kadencji nie dotrzymali obietnic dotyczących ochrony prawa do narodzin, w tym przewodniczących Sejmowej Komisji Rodziny i tych spośród parlamentarzystów, którzy aktywnie zwalczali projekt obywatelski. Kampanię Zatrzymaj aborcję poparło zaledwie w ciągu trzech miesięcy około miliona Polaków. Jak obrońcy życia oceniają aktualną świadomość rodaków w kwestii prawa do narodzin? Z polskim społeczeństwem wcale nie jest najgorzej. Problem dotyczy raczej klasy politycznej i elit, które do tego nie dorosły. W ostatnich ośmiu latach miało miejsce kilka wielkich przedsięwzięć dotyczących aborcji, podpisały się pod nimi w sumie 3, mili 3 miliony osób. W tym czasie środowiska feministyczne też podejmowały swoje akcje. W analogicznym okresie zgromadziły poparcie, które oscyluje w granicach. 430 tysięcy podpisów. To pokazuje ogromną dysproporcję na korzyść obrońców życia, powiedział w rozmowie z PCH24. Krzysztof Kasprzak. Przewagę liczebną obrońców nienarodzonych obrazuje też porównanie frekwencji odbywających się w bardzo wielu miastach marszów po stronie życia w porównaniu do tzw. czarnych protestów. Nasz postulat ma charakter masowy, dlatego tego właśnie chcą Polacy. Problemem są politycy, którzy nie są w stanie tego dostrzec. Fundacja nie rezygnuje z presji na parlamentarzystów, którzy powinni zająć się projektem obywatelskim. Ten w przeciwieństwie do wniosku poselskiego nie przepada wraz ze zmianą składu Sejmu i Senatu. Obrońcy życia domagają się jak najszybszego wyjęcia. Z legislacyjnej zamrażarki. Nie akceptują politycznych wymówek o szkodliwości podejmowanego tego tematu w prezydenckiej kampanii wyborczej. Mówią mocno: rządzący, a wśród nich prezes TK, mają krew na rękach. Na pikietę przynieśli czerwone wstążki symbolizujące zabite dzieci. Ten wymowny symbol zawiesili przy wejściu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Członkowie Papieskiej Akademii Nauk, część ojców synodalnych oraz oficjele z Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisali wspólną deklarację w celu stworzenia efektywnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju w, w rejonie Amazonii. Podpisana 28 października w Willi Casina Pio Quarto, deklaracja zawiera 14 punktów wzywających do wysiłku na rzecz wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w rejonie Amazonii. Jak podaje National Catholic Register, podstawowym przesłaniem dokumentu jest stworzenie platformy dialogu dotyczącego zasad, na których globalna agenda zostanie wprowadzona w południowoamerykańskim regionie. Cele zrównoważonego rozwoju lub inaczej Agenda 2030, to program Organizacji Narodów Zjednoczonych, polegający m.in. na walce z biedą, podwyższeniu jakości opieki zdrowotnej i edukacji, likwidacji nierówności społecznych i uporaniu się do 2030 roku z problemem zmian klimatycznych. Idea zrównoważonego rozwoju to także działalność na rzecz jak najszerszego dostępu do usług zapewniających egzekwowanie praw seksualnych i reprodukcyjnych, takich jak planowanie rodziny, dostęp do informacji i edukacji seksualnej czy wprowadzenie terminu praw reprodukcyjnych do rządowych strategii i programów. Warto pamiętać, że pod hasłami praw reprodukcyjnych nie kryje się nic innego jak promocja aborcji, antykoncepcji, eutanazji i sterylizacji. Czołowi orędownicy agendy z 2030, tacy jak profesor Jeffrey Sachs czy Paul Ehrlich, są przekonani o potrzebie stopniowej lecz mieszczącej się w ramach integralności społecznej depopulacji gatunku ludzkiego. W przeciwnym razie przekonują Dalszy wzrost liczby ludności w obecnym tempie grozi załamaniem całego systemu ekonomicznego. Pozostałe punkty dotyczą wprowadzenia zielonej ekonomii i opracowania odpowiedniego modelu zrównoważonego rozwoju, opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego, włączenie socjoekonomiczne oraz respektowanie rdzennych kultur amazońskich. Deklaracja promuje także postulaty porozumienia paryskiego związane z globalnym ociepleniem, polegające na wprowadzeniu polityki zero wylesiania oraz atakującego spółki naftowe wprowadzające. W regionie nową formę niewolnictwa. Jak podaje National Catholic Register, na spotkaniu byli obecni liczni działacze południowoamerykańskich partii socjalistycznych, a nawet komunistycznych, zdaniem watykanisty Eduarda Pentina. Spotkanie miało także charakter finansowy. Część z uczestników zbierała fundusze na dalszą działalność. Jednym z uczestników był Flavio Dino z Brazylii, członek radykalnej partii komunistycznej, mającej diametralnie Odmienne poglądy niż Kościół. W dyskusji unikano jednak światopoglądowych i etycznych różnic w podejściu do aborcji. Lewica, kiedy ma do czynienia z Kościołem, nigdy nie porusza tych kwestii, ale skupia się na środowisku. Te tematy zbliżają ich bowiem do papieża Franciszka. Podaje anonimowe źródło brytyjskiego portalu. Pragną wykorzystać ludzi Kościoła do przepchnięcia swojej lewicowej agendy, przekonuje oraz dodaje, że spotkanie w Watykanie ma przysłużyć się wyniesieniu ich postulatów na poziom międzynarodowy i zebranie funduszy potrzebnych na sfinansowanie projektów. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Franz Józef z Osnabryk, ma nadzieję na zwołanie synodu europejskiego na wzór synodu amazońskiego. Według niemieckiego hierarchy Ojciec Święty powinien pójść dalej na drodze synodalności Kościoła katolickiego i zwołać synod biskupów do spraw Europy na wzór zakończonego niedawno zgromadzenia do spraw Amazonii. Zdaniem biskupa Bodego centralną kwestią takiego synodu winno być pytanie, czy jak współcześni chrześcijanie na naszym kontynencie mają dalej żyć wiarą? Drugim tematem miałoby być zagadnienie ewangelizacji i warunków koniecznych dla jej skuteczności. Ciekawa jest tu kwestia organizacji podobnego synodu. Kto miałby go przygotować? Za synod amazoński odpowiada, odpowiadała Repam, pana mazońska sieć eklezjalna, w której całkowitą dominacją cieszyli się progresywni hierarchowie z Ameryki Południowej o niemiecko-austriackich korzeniach. Tuż po zakończeniu synodu dwóch pływowych niemieckich progresistów ojciec Michael Heinz z organizacji Adveniat oraz Pirmin Spiegel z organizacji Miserior Zaproponowali powołanie europejskiego odpowiednika REPAM, który miałby kształtować życie chrześcijańskie na naszym kontynencie. Wydaje się, że propozycję biskupa Bodego należy rozpatrywać w tym właśnie kontekście. W rozmowie z diecezjalną gazetą kościelną Kirschenbothę z Osnabrück. Biskup podkreślił, że zalecenia synodu amazońskiego nie mogą zostać przeniesione do Europy jeden do jednego, a jednak postulaty udzielenia święceń kapłańskich żonatym mężczyznom oraz wzmocnienia roli kobiet w kościele otworzyły horyzont na uzupełniający rodzaj księdza z rodziną i pracą zawodową, powiedział. Stwierdził też, że synod amazoński to wiatr w żagle dla obecnych starań kościelnych w sprawie roli kobiet. Biskup Bode wskazał też, że amazońskie zgromadzenie stanowi zachętę dla biskupów niemieckich na ich drodze synodalnej, czyli swego rodzaju procesie synodalnym, który ma przynieść poważne reformy życia kościelnego za Odrą. Hierarcha uznał, że na tej drodze największe wyzwania stanowią zanik wiary, zerwanie z tradycją, kryzys powołań oraz rola kobiet. Istotny jest w jego ocenie zwłaszcza ten ostatni punkt, bo bez zmiany w sprawie kobiet Kościół w Niemczech nie będzie w stanie wiarygodnie przepowiadać dobrej nowiny. To był raport PCH24 Jacek Ożuk, dziękuję za uwagę